Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu Kobieta ze Śląska. Dzisiaj ponownie będzie to rozmowa online z moją bohaterką, a dziś bohaterką będzie pani Joanna Wojtaszewska, śpiewaczka operetkowa. Mam nadzieję, że dobrze przedstawiłam. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo dobrze, bardzo mi miło. To muszę teraz zapytać, skąd taki gatunek muzyczny i skąd zainteresowanie właśnie taką formą muzyczną u pani? No, operetka zawsze była w moim sercu głęboko. Ja jako mała dziewczynka lubiłam śpiewać, natomiast nie śpiewałam operetki. Później była szkoła muzyczna, gdzie pani zarażała nas miłością do opery, więc w Operze Śląskiej bywałam nieraz. I później też miałam taki epizod, bo pracowałam w Operze Śląskiej w Bytomiu. Natomiast ja zawsze byłam taka bardzo pogodna, uśmiechnięta, wesoła i nie potrafiłam w operze tak jakby przeżywać tej sztuki, gdzie przeważnie jest dramat, jest śmierć. Ja zawsze miałam uśmiech na twarzy i często słyszałam od mojej pani profesor, że mam przeżywać to cierpienie, tą śmierć, prawda? Ja tego nie potrafiłam, to nigdy nie było gdzieś tam w mojej naturze. No i tak operetka po prostu, która jest bardzo wesoła, radosna, w sumie taka jak ja. I dlatego operetka, dlatego te duety wspaniałe, miłosne, no i cały ten przepiękny świat. Jak to kiedyś powiedział nasz przyjaciel, że operetka jest najpiękniejszą baśnią dla dorosłych. No i tak to właśnie wygląda. Uwielbiam operetkę i no i tak, i śpiewam, kocham to, co robię i kocham występować, no a że teraz nie można, to jest nam bardzo smutno, artystom. Ja właśnie do tego nawiążę, bo skoro mówimy o operze, o operetce, to takie włoskie klimaty, a jak wiadomo w czasie kwarantanny, dużo się o tym mówi, Włosi wychodzą na balkony i śpiewają. Czy państwo jako artyści, bo pani też wspólnie z mężem śpiewa, mają na to jakiś swój własny pomysł? Jak sobie radzą artyści w czasie kwarantanny? No śpiewamy. W ogóle Włosi są fantastyczni. Oni, znaczy fantastyczni, jak każdy naród, mają swoje wady i zalety oczywiście, natomiast z tą ich muzykalnością, z tym śpiewem, oni się nie zastanawiają, tak? Oni otwierają usta i śpiewają bardzo często. Ja też kiedyś spędziłam 2 tygodnie mieszkając z włoską rodziną na wymianie. Oni nie mówią, oni śpiewają, oni do siebie, oni krzyczą. To jest taki naród, że po prostu jest, to jest wulkan energii. No i pod tym względem na pewno są inspiracją dla mnie, bo też cała muzyka klasyczna, śpiew klasyczny, to no, trzeba się wzorować na tej szkole włoskiej. Dlatego jak tylko zobaczyłam te filmiki, to po prostu pomyślałam sobie, wiedziałam, że tak będzie. Coś włoskiego jeszcze w pani zostało, w pani sercu oprócz tej muzyki? No ja lubię włoskie jedzenie. Chociaż jest bardzo zdradliwe. Pierwszy raz we Włoszech jadłam pizzę, którą kupowało się na kawałki. I uwaga, jadłam pizzę, na której były frytki. Niesamowite, nigdy w życiu już czegoś takiego nie spotkałam. No Włosi, no piękny kraj, oni są szaleni, temperamentni, więc tą kwarantannę znoszą tak jak potrafią, prawda? Bawiąc się mimo wszystko. A pani jak sobie radzi muzycznie w czasie izolacji, w tym czasie, kiedy nie ma niestety występów, nie ma koncertów? No jest troszeczkę ciężko, wiadomo, bo to jest coś, co się, jeżeli artysta kocha to, co robi i nagle nie może tego robić, no to trzeba to jakoś zastąpić czymś innym. Więc generalnie artyści, tak jak gdzieś tam rozmawiam też ze znajomymi, no brakuje im braw, brakuje im sceny, kontaktu z publicznością, więc no sobie śpiewamy na ogrodzie, na balkonie, no czasami między kurkami, które sobie tam trawkę skubną. I wysyłamy. Ludzie się cieszą, więc to jest najważniejsze. Gdzie można takie wasze popisy, takie domowe występy, właściwie nieprofesjonalne, zobaczyć? Nieprofesjonalne, ale profesjonalnych artystów. Możemy to zobaczyć gdzieś w internecie, gdzieś w sieci? Tak.
Natomiast wrzuca to wszystko Kamil, więc ja dokładnie nie wiem gdzie, bo ja jestem mniej internetowa. Natomiast można je zobaczyć. Mamy też swojego fanpage'a na Facebooku Joanna i Kamil, gdzie też praktycznie dużo rzeczy umieszczamy. No i tak próbujemy sobie radzić. Nawiążę jeszcze do tego głosu, bo wokaliści czy śpiewacy właściwie operetkowi to artyści, którzy muszą o ten swój głos chyba dbać szczególnie. W jaki sposób pani o te swoje struny głosowe dba na co dzień i też poza sceną, przygotowując się na przykład do koncertów? Na pewno trzeba dbać, tak jak sportowiec dba o swoje ciało, śpiewacy też muszą dbać o swoje ciało, o swój organizm, pracować przeponą, ćwiczyć. Tak jak widać za mną jest instrument, więc jest używany teraz w tym czasie szczególnie często, ponieważ jesteśmy w domu, więc ćwiczymy. Mamy też wytyczne od swoich pedagogów, z którymi na bieżąco jesteśmy w kontakcie, no więc żeby nie wyjść z formy, to ćwiczymy codziennie, ponieważ od września mamy pełen kalendarz, bardzo zapełniony i mamy nadzieję, że już w sierpniu uda nam się taka perełka nasza, ponieważ organizujemy w zamku w Tarnowicach Starych operetkową petardę przebojów na dziedzińcu. W tym roku ma być trzecia edycja, więc trzymam kciuki, żeby już było po wszystkim, żeby świat wrócił do nas w całości, prawda? Żebyśmy mogli robić to, co kochamy tak na 100%. To w przerwie naszej rozmowy może posłuchajmy fragmentu waszych występów. Zobaczmy, jaką muzyką zajmujecie się wspólnie z mężem na co dzień. Da ci psu, du, du, du. Mysza, powiesz mi wtedy, że powiem, że zaś kochasz mnie. Kocham cię, żeś czwarny jem. Jakoś do chopów ciągnie mnie. Ja wiem. I kosz do znos tak chce, bo wtedy zaś fajniej. Mysza, przyjdzie zaś taką noc. Przyjdzie noc. Że zuwi zuw. Zuwi zuw. By dać ci psom. Nie rozprzeca w życiu, tak się zdarzy. Co się zdarzy? Że chop może w nocy nie dać rady. Ja gnał. Czasem nie poradzisz tak, to je. To ja nie poradzę, halo. A to często ciebie zda. Zobaczyliśmy fragment występu, ale też fragment teledysku, w którym teraz widzowie pewnie też mogli to zobaczyć. Wasza muzyka to nie tylko operetka, ale to też połączenie gwary śląskiej w tej muzyce. Da się śląską kulturę połączyć z tą nieco włoską, bo to jest dość taka egzotyczna mieszanka. Jak się okazuje, można, natomiast ja miałam bardzo duże opory przed tym pomysłem. Tutaj Kamil bardzo naciskał, choć robimy, przecież ty godosz, jo godą, to trzeba to jakby pokazać, że można. Ten teledysk, który przed chwilą widzieliśmy, to już ma troszeczkę lat. I tak teraz, no Kamil, tak, Kamil się bardzo zmienił, a nie aż tak bardzo. Natomiast, no da się, część znajomych, którzy znają mnie już no, dosyć długo, do tego momentu nie do końca wiedzieli, że potrafię godać. Więc to było dla nich ogromnym zaskoczeniem, ponieważ ja na co dzień mówię ze znajomymi, ponieważ oni mówią, tak, nie są Ślązakami. Natomiast moja cała rodzina i gdzieś tam mniejsza liczba znajomych godo. Dlatego no, część z takich nawet bardzo bliskich przyjaciół kiedyś słyszała mnie w domu, prawda, jak godą z rodziną, natomiast część zrobiła wielkie oczy. Asia, to ty godasz? No tak, godą. Dzisiaj młodsze pokolenie ma coraz większe opory, żeby używać tej gwary publicznie. Niektórzy na przekór może chcą i uważają, że to jest chluba. Z drugiej strony nie brakuje takich, którzy uważają, że to wstyd i trochę nie wypada, a nawet troszeczkę jest kiczowate. Z tym stwierdzeniem wy się często spotykacie albo może na początku swojej tego typu działalności się spotykaliście? Powiem tak, nie przypominam sobie takich sytuacji. Ja
Ja jestem dumna z tego, że jestem Ślązaczką i tak jakby rodzice nie mówili w domu po polsku, tylko go dali. Ja jako 3-letnie dziecko potrafiłam z koleżankami z podwórka mówić, natomiast przekraczając próg domu, godałach z rodzicami. To było dla mnie naturalne, prawda? Więc jeżeli ktoś... To jest tak, ludzie zawsze będą mieli swoje zdanie, część ludzi będzie mówiła, że to jest fajne, część ludzi będzie mówiła, że nie za bardzo im się to podoba. W życiu, moim zdaniem, trzeba robić to, co człowiek czuje, bo jeżeli będę słuchała ludzi, tak, którzy będą powtarzać, że nie, masz śpiewać po polsku i tak dalej, a ja czuję, że to ma być po śląsku, to za moment ja będę nieszczęśliwa z tym, a ci ludzie sobie odejdą, więc w życiu i zawsze to też przekazuję dzieciom na przykład swoim, w życiu trzeba robić wszystko w zgodzie z własnym sumieniem i wtedy to będzie szczere, autentyczne, no i piękne przede wszystkim, nasze, a nie czyjeś, nie skopiowane. Więc tutaj, jak usłyszałam ten pomysł, na początku się zastanawiałam. I tak, była to krótka decyzja, tak robimy, natomiast później już poszło tak naprawdę hurtowo, ponieważ my te teksty pisaliśmy sami. Więc tutaj jakby się zastanawiałam, czy podołamy, czy ja podołam, ale no wyszło fajnie, ludzie to lubią, na koncertach często proszą, bo my bardzo dużo koncertowaliśmy do dnia 9 marca. Mieliśmy 4 koncerty z okazji Dnia Kobiet, no i tak teraz brakuje tego, prawda, jeżeli to było tak intensywne, a teraz jest codziennie poniedziałek. Ja jeszcze może nawiążę do tych dzieciaków. Wspomniała Pani, że dzieci też znają już, są osłuchane z gwarą. Zamierza Pani je uczyć tej śląskiej kultury, tego, co z nią związane? I powiem tak, mieszkając na Śląsku, nigdy to, że znam język śląski, nigdy mi w życiu nie przeszkodziło. Wręcz przeciwnie, tylko mi pomogło, bo w momencie, kiedy nie chciałam go używać, to go nie używałam, prawda? Mówiłam z ludźmi po polsku i oni nawet często nie podejrzewali, że znam śląski język. Więc tak, słyszą śląski w domu. No ile z niego zabiorą, już tak powiem, tyle zabiorą. To jeszcze fragment może innego teledysku. Posłuchajmy jeszcze raz operetka w śląskim wydaniu. Ja chcę być z tobą i się z tego cieszyć, bo kocham cię, ty kochasz mnie. I wtedy, kiedy tęsknię tak za tobą, ja kocham cię, ty kochasz mnie. Choć życie nie ma często takie proste, ja kocham cię, ty kochasz mnie. To my będziemy ze sobą na zawsze, bo kocham cię, ty kochasz mnie. Śpiewaj, śpiewaj, śpiewaj mi za dnia, no i w nocy do łóżka mi tak. Ja kocham cię, ty kochasz mnie, ja kocham cię, ty kochasz mnie. No i jeszcze tutaj rodzi się inny temat, inne pytanie. Operetka to nie jest łatwy gatunek i nie dla każdego. Właściwie kim są ci, którzy was słuchają i do kogo wy w szczególności chcielibyście te swoje występy i piosenki kierować? Jeżeli chodzi o naszych odbiorców, to od bardzo długiego czasu zauważamy tendencję, że publiczność jest bardzo różna. Przychodzą też coraz częściej młodzi ludzie, ponieważ mamy taki nasz ukochany projekt, operetkową petardę przebojów, gdzie oprócz nas są tancerze oraz instrumentaliści. Wszyscy to są młodzi ludzie, więc oprócz jakby tej starszej publiki przyciągamy też coraz młodszych ludzi i tak naprawdę no ta tendencja idzie cały czas jakby w tym kierunku, że ludzie są, jest dużo młodych ludzi przychodzi na koncerty, jest dużo tańca, jest dużo pięknych, instrumentalnych utworów na koncercie i tak i całość jest trochę z przymrużeniem oka, nie jest to bardzo poważny koncert, jest to koncert rozrywkowy, gdzie my no nawet w szlafrokach występujemy i w śmiesznych kapciach. Także podajemy tą operetkę
tak, no, troszeczkę inaczej. Czy tego typu gatunek muzyczny to jedyny, który przeważa w waszym życiu? Czy oprócz operetki czasem zdarza wam się posłuchać jakiegoś mocnego rockowego kawałka, czy też hip-hopu, czegokolwiek? Tak, słuchamy. Szczególnie, że też dzieci z przedszkola przynoszą różne hity, takie wiadomo, na czasie. więc jak tylko tam słyszę, że coś syn nuci, bo jest starszy, to zaraz podłapuję, wie co to takiego, jakaś nowość. Więc ja generalnie słuchamy bardzo różnej muzyki. Polskiej muzyki bardzo dużo słuchamy, przepięknych utworów, zagraniczne hity też, starych piosenek bardzo dużo słuchamy. Więc ja bardzo też lubię śpiewać piosenki. I też jedną piosenkę nagrałam. Mam gdzieś tam pomysły na inne, natomiast no, na chwilę obecną jest to troszeczkę utrudnione. Więc dużo śpiewamy, dużo tańczymy, dużo gramy na instrumencie, więc na wesoło cały czas. To na koniec powiedzmy może to najważniejsze, że opera i operetka to nie jest muzyka tylko i wyłącznie dla Włochów. Do kogo jeszcze te występy internetowe będziecie w szczególności kierować? Chcecie zarażać właśnie operetką? Chcemy zarażać na pewno miłością do tego, co robimy. Mam przyjaciółkę, która jakiś czas temu pierwszy raz poszła do opery i powiedziała mi tak: Asia, żałuję, że dopiero teraz. Poszła z mężem, więc ona była przekonana, że raczej jej się spodoba, bo wiedziała mniej więcej, jak to wygląda. Natomiast mąż bała się iść z nim, a mąż był zachwycony. To jest też bardzo ważne, na co człowiek pójdzie, oczywiście, na jaką sztukę, żeby to na początek też nie było zbyt trudne w odbiorze. Natomiast do wszystkich chcemy, żeby po prostu ludzie się uśmiechali i myśleli pozytywnie przede wszystkim, ponieważ to zawsze buduje pozytywne myśli. Nie ma sensu myśleć negatywnie, naprawdę. Wszystko będzie dobrze. My jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni. Z niecierpliwością czekamy na to, żeby świat tak jakby się odwrócił i odmienił na poprzednie tory i żeby te tory były jeszcze lepsze. Więc jeżeli jest uśmiech na ludzkich twarzach, to człowiek czuje ogromną satysfakcję z tego, co robi. I tym optymistycznym akcentem możemy do siebie pomachać. Na razie tylko wirtualnie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę i za spotkanie. No i oczywiście czekamy na te kolejne artystyczne występy w internecie. Pozdrawiamy serdecznie i pozdrawiamy serdecznie naszych widzów również. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.